to nadmierna ilość alkoholu we krwi była przyczyną śmierci tego człowieka, a nie działanie mojego klienta. Dobry. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Pomyłka. Prosimy o wspomożenie artystów biednych polskich, bo od tego może zależeć nasze być albo nie być, albo żyć, albo nie żyć. Dlatego też bardzo prosimy, jeżeli można jakikolwiek datek, za każdy będziemy bardzo wdzięczni. No, możemy tylko tyle. Dzień dobry pani. Proszę pani, ja w takiej dla mnie tragicznej sprawie, bo moja maleńka córeczka jest bardzo chora. O, widzi pani, tutaj mam cały plik recept. Tu ma przepisane antybiotyki, jakieś tabletki na zbicie temperatury, zastrzyki, a ja jestem na tyle nieudacznikiem, że no nie potrafię zarobić na te leki, nie potrafię ratować swojego dziecka. Ja wiem, to trochę jakieś takie, no chore, ale no nie wiem, no liczę teraz tylko na pomoc ludzi dobrej woli, bo jak mi braknie tej mojej małej, to ja nie wiem, co z sobą zrobię. Dlatego masz bardzo tutaj proszę. 50 zł. Idź z Bogiem, idź z Bogiem, ty biedaku. Dziękuję. Idź wykup sobie recepty. Dziękuję pani serdecznie, będę się za panią modlił. Dziękuję, bardzo dziękuję. No tylko tyle mogę. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia pani. Słucham panów. Proszę dwie nalewki. Które? Mocno proszę. Proszę. Agentom jakąś weźmiemy? No, coś wybierz, my musimy coś przegryźć przecież, nie? Coś zarzucimy. O, już widzę. No popatrz nam coś. Proszę bardzo. Tak, dziękuję. I dwie te kiełbasy, te długie. Te długie dwie. Zwyczajnie, tak? Pod Nowelski. Tak, to jest problemat. Pokazałeś mi to. Wiesz co, Uli? Kurczę, chyba się już starzeje. Słyszysz?
Skrzypie jak stary kierat. To rdzaczy jak. Na niż idzie. I dlatego. No ale co dlatego? Co ty, meteorolog jakiś? Na Olipsie to nie będziesz skrzypiał. Mam przeczucie, że będzie padać. Ciebie to już całkiem pobiegło, no przecież to już pada. Od wczoraj cię trzyma, czy jeszcze, czy już dzisiaj cię wzięło? Nie wyspałeś. Ja poproszę naleśniki i duże śmietany. I bardzo proszę, jeżeli można, żeby były takie bardziej przypieczone, dobrze? Ja też proszę naleśniki. I też ze śmietaną, tylko tak nie za dużo. Dobrze. Takie szefowe, takie jak u mamusi by się przydały, takie fajne. Wiesz co, Oli? Kiedyś miałem taki domek. I co? Budowali jakąś tamę czy zaporę. Nie wiem, coś w tym stylu. A byłem w trakcie rozwodu z żoną. No żona się ze mną rozwodziła. No nie ma się czym chwalić. No i dali tam żonie i córce jakiś kąt. No a ja zostałem na ulicy. Załapałem się do kopalni. No, żartujesz. Do kopalni? Żartujesz. Co było robić? Kopalnia to był chociaż hotel robotniczy. Zawsze dach nad głową i... Co prawda, wiesz. Chyba węgla tam pilnowałeś. Co prawda, 15 tam krew po ścianach rzygała. Zostawić nic wartościowego nie mogłeś, bo już było nie twoje, jak wróciłeś. No, ale zawsze miałeś się gdzie przespać. I tak z rozbiegu... Poleciało 10 lat. 10 lat tyrałem rybem pod ziemią i nie wiem, nie wiem, że aż tak długo wytrzymałem, no i w końcu miałem czego dojść. Ja mieszkałem w bloku. Teraz była żona, a z synami mieszka. No i co? I wszystko. Ma. Mieszka żona, ale jak odeszłeś od żony, no to co? No gdzieś pracowałeś, coś? No, ja miałem swoją piekarnię. To ty jesteś biznesman, tak? To znaczy byłeś, bo teraz to raczej już nie jesteś, no ale... No i co z tą piekarnią się stało? No. Przepiłeś? Przegrałem. Myślałem, że żona jako podział majątku wzięła. Przegrałem, tak jak w życiu. Życie to żeśmy oba przegrali. No. Oli, a jakie mamy te plany na dzień dzisiejszy? Jakie założenia taktyczne na resztę dnia? No, coś nakręcimy, coś dokręcimy. No dobra, a gdzie uderzamy? Na Berzę. Na Berzę? Kurczę, z jednej strony też mnie tam ciągnie, z drugiej nie lubię tej Berzy. No ale dobra, no może się tam coś... nakręcić, nie?
No dobra. Balu, napijemy się. Dawaj, 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 raz, raz, raz. No. No, jak ja to lubię. O to ci chodzi. No i co ty? Tu. No nie tak dużo. No jak dużo? Sprawiedliwie ma być. No kurde, to trzeba było trochę więcej, by było sprawiedliwie. O co ci chodzi? Dawaj to tu. Tak, tak, tak. Już jak ty mnie przypilnujesz, to ja się później napiję. Co, jaramy to? Ale zobaczyłam, co pije. Panowie, bądźcie ludźmi, poratujcie. Tak mnie smali. No facet, bujaj się po kancie albo po klamce i zarób sobie. Po klamce chodziłem, nie bardzo mi nic za dobrze wygląda. Poratujcie panowie. No Balu, daj mu, no trzeba poratować człowieka. No kurde, wieś, ciebie ktoś ratuje? Ile żeśmy się nachodzili, zanim żeśmy kurczę coś ustrzelali? Dobra, no babcia nas poratowała. No babcia nam dała, a ile wcześniej się nadeptałeś? No to... Kurde, poratujcie, poratujcie. No ale ja się z nim zgięta nie napiję, znasz go? Mam plastyczkę ze sobą. No, przygotowany na każdą ewentualność. Dzięki. No, ty wiesz, że on gdzieś w pokarcie. Dobra, daj, halpuj. No. To już ostatnia. Dzięki panowie za ratowanie mi życia. Przy okazji wam się odpłacę. Dobra, dobra, elegancko, fajnie. No, no, będziesz go oglądał jak świnia niebo w kartoflach. Ale daj, daj, nie? Daj, daj. No, no, ale, ale. I teraz co? Na wieczór znowu nie będzie. A dokręcimy coś. A, dokręcimy, dokręcimy. To tak się mówi, dokręcimy. Wiesz, ile teraz będziemy musieli naśmigać się, zanim dokręcimy? No tak, ale damy radę. Zajeramy, no, zajeramy coś, kurde. Jego zawołajemy, jego poczęstujemy. Może się ktoś trafi? Nie, no na pewno. Proszę pana, ja... Bardzo pana przepraszam. Mógłby pan poratować jakąś drobną sumą? Mógłbym pana czarować, że jestem głodny, bo zgubiłem dokumenty. Ale ja... No wiem. Na kieliszek chleba. O to właśnie chodzi. Jakby pan mógł parę groszy. Już się cieszę. Dzięki panu serdecznie. Dzięki. Jeszcze raz dziękuję. Jest! 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 Proszę pana. Gosie! Idź ty kurde, palancie ty. Przepraszam panią bardzo. Widzi pani, pobili mnie, ukradli. Nie mam na bilet. Teraz nie mam się jak dostać. Bardzo bym prosił. Chociaż na ten bilecik. Ja już posłuchami naukowym pojadę. Dziękuję. Będę się modlił za panią. Łapać tego łysego łachudrę! No widziałeś? No widziałeś, kurwiela, nawet się nie zająk. Już po naszej nie lechce. I ty gębato! A jak ty to trzymałeś? Do kieszeni się kitra. A nie, to... Dawaj! Ja go kurwa, dawaj! Nie, co, nie, bo wychodzę sam. Bo podarłeś na mi kurkę. Ja cię ten. Naprawię ci. Naprawdę, rola kurwa stulecia. O mój Boże! Aaaa!
Dzięki, Santuszko, dzięki. Będziemy się za ciebie modlić. Dziękujemy bardzo. Ja widzisz tam beto, widzisz? Tak by było dwie, a tak. Ale jest, jest. Już ty nie dostaniesz do ręki. O! To co, nocujemy na berzie? No co, po błocie, na berzie, znowu nas jakiś palant skubnie i zresztą kurczę, na berzie. Na berzie ani grzejników, ani nic, jakieś palanciarstwo pościągało, frajerstwo, pysk klutej. I co teraz? Kolej to gitara. Oli, mam wspaniałe miejsce na gimę. Zobaczcie, jak dzisiaj będziemy gimali. Co ty, Bali, jaja sobie robisz? Jaja sobie robisz, jaja sobie robisz. No mów. Mówisz coś białe małżeństwo? Białe co? Małżeństwo, no. Białe małżeństwo. No, tobie to chyba nauczycielka w podstawówce umarła. No wymów wreszcie. Byłeś kiedy w teatrze? Tak, i to ja nie chodziłem. No widzisz, Kolumio, a dzisiaj będziesz w teatrze, będziesz na scenie, będziesz spał na wspaniałym łożu. A skąd o tym wiesz? Kiedyś często bywałem w teatrze. Aha, nie wiedziałem, że górnicy chodzą do teatru. Ale to wcipnie w ogóle. Dobra, Oli, śmigamy, bo tam trzeba dojechać tramwajem. O, to dobrze, bo już mi nogi do dupy wlazły. Daj zajarać. Jak zwykle moje. No. Kurde, no, ja bym powiedział, że zgubiłem. Nie wiem. Czekaj, bo ja muszę strzelbę. Nie no. Dobrze. Dobra, już. Cześć. To ja z tyłu wsiadam, tak? Nie! To z tyłu, że panie nie idą do tyłu. Panu. Siadaj, mała. Dobra. Masz prawo kochać, masz prawo śnić, masz prawo śpiewać, masz prawo żyć, masz prawo marzyć, teraz i tu, na przekór kłamstwu, na przekór złu. Pszczółeczku, jak ty pięknie śpiewasz, zaśpiewaj jeszcze raz, proszę. Jak czarny krzeseł rząd. Pustych jak słowa, co tylko dzielą, łatwo wydane są. To on robi błąd.
Tam, gdzie odkryty ląd, możesz go zdobyć sam z wiolonczelą. To niedaleko stąd, pod prąd, pod prąd, pod prąd. Masz prawo kochać, masz prawo śnić, masz prawo śpiewać, masz prawo żyć. Masz prawo marzyć, teraz i tu, na przekór kłamstwu, na przekór złu. Oli, dzisiaj pięknie, aż się chce żyć. Gdzie się tak nauczyłaś pięknie śpiewać, dziewczyny? W teatrze, proszę pana. W teatrze? To ja już sobie pójdę, bo mam mi mówiła, że mnie rozmawiała z nieznajomymi. Oli, stawaj na zeksie. Na zeksie, kurczę, stawaj. Obcinaj teren. A ja rozklamkuję te drzwi. Jak rozklamkujesz? Co to ten teatrzy? Kurde, co ty myślisz, że całe życie zapierdalałem pod ziemią, że kryłem jak kret tylko? O, co ja się dowiaduję. Nie wiedziałem, że z górnika się zrobiłeś ślusarzem. Ojej, ty też widzę, nie tylko na wagary chodziłeś, ale i do szkoły zaczynasz myśleć. Oni. Ale może byśmy najpierw tą giętą upiekli. No bo później już nie będziemy wychodzić. No i to jest pomysł. No, przecież jakiś cieć czy coś, a jeszcze niech masko wyra i... A no tak. No jak już wejdziemy, to już nie wychodzimy. Żeby, no, żeby nie wychodzić. No to dawaj idziemy. No. Nazbieramy patyków. A na co ci patyki? Jak na co ci patyki? A na czym chcesz upiec giętą? No, nie! Łody, biegaj kurwa do lufisty! Ładujemy! Kurwa, i normalnie nie można się napić. W spokojności. Dobra, dobra, w porządku. Spokojnie, no. Krakowska impreza, no. Polska. Ty! Co ci odpierdala? Czekaj. Kurwa, komu tak powiadałeś? Ładuj! Ładuj. Ładuj to! Nie, kurwa. Ładuj. Nie. Nie wylewaj nóżki, kurwa, głupi jest. No co jest? Co? Co ty, kurwa, pojebany jesteś na siniaka, się wyżywaj, nie na mnie, kurwa. No, kurwa, dobry jesteś, tak nie zepchnij mnie, kurwa. Kurwa, no co ty pierdolisz? Panowie, za głośne są te. Co ty mnie tu lachasz, co ty zrobić? Ty, no może najmijmy jakiegoś frejera. Może skupimy jakiegoś siniaka. Dawaj, obalimy coś jeszcze. Dobra. Tak, ty. Chłopaku. Musisz wiedzieć, ale jedna akcja, nie bój się teraz! Nie bój się, kurwa, coś ci chcę powiedzieć. Pamiętaj, wujek Rafał cię szanuje. Mówię ci, łapa! Łapa jest! Znasz to, jak ta mrówka ze słoniem sobie tak tup przez las? Nie. Nie? No, no tak sobie idą razem, idą przez las, raz, a tu nagle... O, polowanie, a słoń taki wystraszony. Ojejku, teraz to już mnie chyba zastrzelą. A mrówka mówi, ty się nic nie bój, co ty? Ty, idź za mną, ja jestem mała, to mnie nie widać. Naprawdę miałem. Ale... Mnie ciągle gdzieś gnało, dom, rodzina. To było nie to, ja lubiłem wypić, pośpiewać, zatańczyć. Musiał być ruch jakiś tam koło mnie. No w domu co, telewizor, gazeta, papieros? Nie, to mi nie pasowało. Mnie też się w życiu nieźle pokopało, ale
Wiesz, to już nam się nie wróci. Mi się tylko marzy, żeby tak moja córka nie musiała się nigdy ze mnie wstydzić. Jakbym ją teraz zobaczył, to uciekłbym, żeby mnie nie zobaczyła w takim stanie, w jakim jestem. No nie wiem, na pewno będzie. A mnie to moi synowie nawet nie poznali, jak byłem pod szkołą. No, przykro. Przykro. Ty się ciesz, że cię nie poznali. No jak ty byś się czuł, jakby cię rozpoznali? Brudny, zarośnięty, podbity oko. No jak ty, brat ci wyobraźni? No w jakiej byś sytuacji postawił? No oni teraz, tu ich koledzy, tu serce każe iść do ojca, a tu rozsądek, rozum nie, no bo kolegów się wstydzą. No ty jesteś, ja nie wiem. No ja ciebie rozumiem, ale... Kamikaze? Nie, no ale ja ciebie rozumiem, ale to wiesz co, to uczucie jest silniejsze od wszystkiego. Tutaj gdzieś musi być prąd. Zaświecasz, kurwa. No, kurwa. To na pewno ten teatr? No to ty, kurwa, Macioli, wziąłeś się na mnie? Przedzierałem tu bilety. O, ładna ta buda. Zobacz, co po ciemku. Trochę się zmieniło od ostatniego mojego pobytu tutaj, ale... no w sumie lepiej jak na Berdzie, co? Mnie się tam tu zawsze podobało i mnie się podoba. No ty jak zwykle. Coś ci nie tak. No, może być. Tu się paliło chyba. No, tak wygląda. Ale myślę, że teatr dalej funkcjonuje. Wiesz, ilu wielkich aktorów się przewinęło przez tą scenę? No, ale Komarunek będzie przynajmniej spokojny. Ojo, ale łoże. Ty, ja z żoną nigdy nie miałem takiego spania. Ojej, to mi się śni? Obiecałem, że będzie wspaniała klima, obiecałem. Obiecałem i jest. Oli. Chodź, coś zagramy. No chodź. No wskakuj. Jesteśmy przecież jedynymi aktorami w tym teatrze. No chodź, zagramy co. O, ciebie chyba pogło. Oli, no dawaj, no kurczę, no może to jest nasze 5 minut, no. No proszę cię, no chodź, zagrajmy coś, no. O, chciałbym zatańczyć ze swoją byłą żoną, ale się tylko ze mnie nie śmiej. Dlaczego miałbym się z ciebie śmiać? No, jak ja bym ci powiedział pewne rzeczy, też byś się chciał ze mnie śmiać. Ty mówisz, nasze 5 minut. Mnie to się wydaje, że te nasze 5 minut to już dawno minęło. No dobra, ale mnie chodzi o nasze 5 minut na deskach. Nigdy nie chciałeś być wielki, nie chciałeś być aktorem, nie chciałeś być podziwiany. No chodź, zagramy, no proszę cię, Oli. Samotność to taka kurwa. Niech sobie będzie kurwa. Teraz wyobraź sobie, że jestem twoją żoną i że z nią tańczysz.
gra. Ojej! Jak ja to lubię, wręcz kocham. Chodziłem na wagary. Oli, nie pierdol. Śpij. Tymi rękoma, kurwa, tymi rękoma. Tysiąc lordów. Może zatańczycie, bo fajne łaski tańczą. Ja nie umiem, Rafał umie. Rano! No, kolejny szary dzień, kurde. Przed nami cały. Do przeżycia, do nakręcenia czegoś. W mordzie jak w trampku po grze, kurde, bym się... Ale fajnie było, Zuzanna. Żeby chociaż na początek coś i później już jakoś może poleci. Masz prawo kochać, masz prawo śnić. Tak jak się Zuzanna. Masz prawo śpiewać, masz prawo żyć. Masz prawo marzyć teraz i tu, naprzeciw kłamstwu, naprzeciw złu. Pan jest na frajnie, że tu pan wygenerował. Zaraz będę zaczął. A tam byśmy mieli! Obrańca by się zaczął! Ty kurwa, co tu widzę? Co to spierdzie, kurwa? No co? No co? Chłaj! Tu! No co? Ojej! Ojej! Balonowe!
Chwały. Dom, gdzie mama i tato przygotowywali dla nas wieczerze.